Czy to... Źródło młodości! Hej, ty! Przed chwilą byłeś staruszkiem, potem nagle odmłodniałeś. Odmłodniałem? Widziałem, jak po wejściu do tej fontanny cofnęły ci się procesy starzenia. Dzięki tobie zostałem odkrywcą źródła młodości. Źródła młodości? Pewnie widziałeś Lucjusza. Ej, Lucjusz, chodź no tu. Ten dziwny koleżka myślał, że jesteśmy tą samą osobą. Stańcie się śmiać! Na razisko, Lucjusz! Jejciu, kolego, spokojnie. Jeśli tak ci na tym zależy, mogę cię zaprowadzić do źródła młodości. Zrobisz to? No problemu! Za mną! Tylko pamiętaj, w dżungli jest wiele zagrożeń. Zagrożeń? Lwam na zagrożenia! Zjadam je codziennie na śniadanie. Dziś rano zjadłem dwa zagrożenia z kromką niebezpieczeństwa i popiłem szklanką groźby. Kelnerka proponowała bez kofeiny, ale ja powiedziałem nie, piję tylko mocną czarną groźbę. Tak. Musimy iść w tę stronę. O młodości nadchodzę! Ruchome piaski! Hej! Chyba utknąłem. O, stary, naprawdę zagłębiłeś się w temat. Czytałem, że aby wydostać się z ruchomych piasków, musisz poruszać się jak najszybciej. Zobaczmy, czy to działa. Nie, przestań. Co mnie napadło? Nie powinieneś się szarpać, nie powinieneś się w ogóle poruszać. Nadal się zapadam. A, próbowałeś się szarpać? A, właśnie przed sekundą. Pomogło? W ogóle. O, innych pomysłów nie mam. Wyciągnij mnie stąd! Czekaj, chyba na coś wpadłem. Pośmiesz się tylko. Chwyć się liny. Wybawienie! To nie lina, kaczorze! Podałeś mi węża! Przepraszam, jesteśmy tylko ludźmi. Chociaż nie ja. Jestem ptakiem. Działaj zamiast gadać! Dobra, to powinno pomóc. Wąż większy niż poprzednio! Tym razem bez węży, dobra? Oj, nie bądź taki, staram się. Bierz! No, ta lina przynajmniej nie ma głowy, ani łusek. O! Puma pomaga wydostać się z ruchomych piasków. Ciekawe, co pomaga wydostać się z pumy. Coś wykrztuśnego. Tak mi się teraz kojarzy, że to niedaleko. Pewnie gdzieś za tą złocistą rzeczułką. Złocistą? Z drogi, kaczorze! Spójrz na te szemrzące wody, jakie lśniące i ten jej kolor. To musi być źródło młodości. Czuję w sobie siłę! O, nie wiem, czy wiesz, ale wypiłeś właśnie wodę ze ścieku. Nie martw się, dam ci coś na pozbycie się niesmaku w ustach. Soczysta brzoskwinka. Jest zgniła! Popij świeżym mlekiem. Kwaśny i bez laktozy! Spróbuj chińszczyzny. To się rusza! Ups, to robaki, które wyłowiłem dla iguany. Wszystko w porządku? No dobra, kolego, jestem niemal pewny, że dotarliśmy do źródła młodości. Wskakuj do wody. A teraz odbręż się i pozwól wodzie obmyć ciało. Tak, czuję to. Czuję, że wracają mi siły i staję się coraz młodszy. Nie martw się, rzucę ci linę. O nie, nie dam się znowu nabrać. Znowu podasz mi węża. Nie rzucaj liny. Więc może rzucę węża. Wszystko, tylko nie lina. Zaraz węża. Nie. Mój błąd. Ta rzeka nie ma nic wspólnego ze źródłem młodości. Wygrałeś, kaczorze. Oddaję się. Jejku, kolego, nie dramatyzuj. Źródło masz na drugim brzegu. Ta woda ma w sobie coś! Źródło młodości! Tak, znalazłem je! Lepiej zachować ostrożność, to mocna rzecz! Kal? Udało się! Już zawsze pozostanę młody! Mam... kuku! Oj, przestań, malutki, to nic takiego. Chłopaki nie płaczą, Kal. Drżyjcie, niezbadane lądy! Narodził się odkryty!